Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 76. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 49, wersety od 2 do 13. Słuchajcie tego, wszystkie narody. Nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie. Wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogaty na równi z ubogim. Moje usta wypowiedzą słowa mądrości, a rozważanie mego serca słowa roztropności. Nakłonię mego ucha ku przypowieści. Przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę. Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw? Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy, by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady. Każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem przez wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemię. Bo człowiek nie będzie trwał w dostatku, przyrównany jest do bydląt, które giną. Połowa księgi Jozuego już za nami, a przed nami podział ziemi obiecanej pomiędzy pozostałe pokolenie izraelskie. Przypomnę, że 2,5 pokolenia ma już swoje dziedzictwo przyznane po wschodniej stronie Jordanu. Przeczytajmy Księgę Jozuego, rozdziały od 13 do 15. Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Jesteś stary w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia. Oto ten kraj pozostaje. Wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur od Szychoru na granicy Egiptu aż do granicy Ekronu na północy uważa się za kraj kananejski. Kraje 5 władców filistyńskich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awici na południu, cały kraj Kananejczyków i od Ary należącej do Sydończyków aż do Afeka i granicy Amorytów. Następnie kraj Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermon aż do wejścia do Hamat. Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków ja sam wypędzę sprzed oblicza Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem między Izraelitów na dziedzictwo, jak ci nakazałem. Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między 9 pokoleń i pół pokolenia Manassesa. Druga połowa pokolenia Manassesa, a z nią Rubenici i Gadyci, otrzymali swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na wschód za Jordanem. Mojżesz, sługa Pana, im dał. Od Aroeru, położonego na brzegu doliny potoku Arnon i od miasta, które jest w środku doliny. Cały płaskowyż, od Medeby do Dibonu i wszystkie miasta Sichona, króla Amorytów, który panował w Heszbonie, aż do granicy Ammonitów. Następnie Gilead i krainę Geszurytów i Maakatytów z całym łańcuchem gór Hermonu i całym Baszanem aż do Salka. A w Baszanie całe królestwo Oga, który panował w Asztarot i w Edrei i był ostatnim potomkiem Refaitów. Mojżesz zwyciężył ich i wydziedziczył. Lecz Izraelici nie wypędzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci utrzymali się wśród Izraela aż do dnia dzisiejszego. Tylko pokoleniu Lewiego nie dano żadnego dziedzictwa. Ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela, są jego dziedzictwem, jak to on sam oznajmił. Mojżesz dał pokoleniu potomków Rubena część odpowiednio do ich rodów. Otrzymali więc ziemię od Aroeru na brzegu doliny potoku Arnon i od miasta, które jest w środku doliny, i cały płaskowyż aż do Medeby, Heszbon ze wszystkimi miastami położonymi na wyżynie, Dibon, Bamot Baal i Bet Baal Meon, Jachsa, Kedemot, Mefaat, Kirjataim, Sibma, Seret Hashahar na pogórzu doliny, Bet Peor, zbocza Piska,
Bet-Hajeszimot, wszystkie miasta płaskowyżu i całe królestwo Sihona, króla amoryckiego panującego w Heszbonie, którego zwyciężył Mojżesz, a również książąt Madian, Ewi, Rekem, Sur, Hur i Reba, lenników Sihona zamieszkałych w kraju. Również wróżbite Balaama, syna Beora, wraz z innymi ofiarami walki zabili Izraelici mieczem. Granicą ziemi synów Rubena był Jordan. Takie jest dziedzictwo synów Rubena według ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami. Mojżesz dał jedną część pokolenia potomków Gada odpowiednio do ich rodów. Otrzymali w dziedzictwie Jazer i wszystkie miasta Gileadu, połowę kraju synów Ammona aż do Aroeru leżącego naprzeciw Raby i od Heszbonu aż do Ramat Mispa i Betonim oraz od Mahanaim do granicy Lo-Debar, a w dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sihona, króla Heszbonu, Jordan i jego okolice aż do krańców Morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu. Takie jest dziedzictwo potomków Gada według ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami. Mojżesz dał część połowie pokolenia Manassesa i to przypadło połowie pokolenia Manassesa, odpowiednio do ich rodów. Otrzymali w dziedzictwie ziemię od Mahanaim, cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu i wszystkie osiedla Jaira w Baszanie, 60 miast. Połowa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie, przypadły potomkom Makira, syna Manassesa, a raczej połowie potomków Makira według ich rodów. Taki jest podział dziedzictwa dokonany przez Mojżesza na stepach Moabu z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha. Pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam im oznajmił. Oto, co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im przeznaczyli w dziedzictwie kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy szczepów pokoleń izraelskich. Podział dokonany został losem, tak jak Pan rozkazał przez Mojżesza, dla 9,5 pokolenia, ponieważ dla 2,5 pokolenia Mojżesz przeznaczył dziedzictwo za Jordanem, lecz dla Lewitów nie wyznaczył dziedzictwa pośród nich. Synowie Józefa tworzyli 2 pokolenia, Manassesa i Efraima. Lewitom nie nadano żadnego działu w ziemi, tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyległe pastwiska dla bydła i stad. Jak Pan rozkazał Mojżeszowi, tak postąpili Izraelici przy podziale kraju. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizyta Kaleb, syn Jefunnego, rzekł do niego: Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o Tobie w Kadesz Barnea. 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj. I przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem. A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem, Bogiem moim. Owego dnia Mojżesz przysiągł: Na pewno ziemia, na której stanęła Twoja noga, przypadnie Tobie i potomkom Twoim w wiecznym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu, Bogu mojemu. I teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już 45 lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię. Obecnie mam 85 lat, lecz jeszcze dziś jestem silny, jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Hebron miało pierwotnie nazwę Kirjat Arba. Arba był największym mężem wśród Anakitów. I kraj zaznał pokoju od wojny.
Pokolenie potomków Judy otrzymało losem swój dział według rodów ku granicy Edomu od pustyni Sin w stronę południa, aż do najdalszych krańców południowych. Ich granica południowa biegła od południowego krańca Morza Słonego, od wybrzeża Zatoki Południowej i kierowała się dalej na południe od wzgórza Skorpionów. Przechodziła przez Sin i szła na południe do Kadesz Barnea, stąd do Hesron. Wznosiła się ku Addarowi i zwracała się do Karka. Dalej przechodziła przez Asmon, dosięgała potoku egipskiego i kończyła się nad brzegiem morza. Taka będzie wasza granica południowa. Granicą wschodnią było Morze Słone aż do ujścia Jordanu. Granica po stronie północnej rozpoczynała się od zatoki morza przy ujściu Jordanu, po czym ciągnęła się do Bet-Hogla. Przechodziła na północy do Bet-Araba i wznosiła się do kamienia Bohana, potomka Rubena. Następnie granica biegła w górę do Debiru od doliny Akor i zwracała się ku północy do Gilgal, naprzeciw wyżyny Addumim, położonej na południe od strumienia. Dalej granica dochodziła do wód En-Szemesz i kończyła się przy źródle En-Rogel. Następnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinnom na południe od grzbietu gór Jebusytów, to jest Jerozolimy. Wznosiła na szczyt góry leżącej naprzeciw doliny Hinnom od zachodu i na krańcu północnym doliny Refaim. Ze szczytu góry biegła granica aż do źródła wód Neftoach i prowadziła do miast góry Efron. Dalej granica zwracała się do Baali, czyli Kirjat Jearim. Z Baali granica skłaniała się ku zachodowi, do góry Seir i przechodziła przez północne zbocze góry Jearim, to jest Kesalon. Stępowała do Bet-Szemesz i przechodziła przez Timne. Następnie granica dosięgała północnego grzbietu Ekronu. Potem granica zwracała się do Shikron, przechodziła przez górę Baali, zbliżała się do Jabneel i kończyła się nad morzem. Granicą zachodnią było Wielkie Morze ze swym wybrzeżem. Taka była granica dokoła ziemi potomków Judy według ich rodów. Kalebowi, synowi Jefunnego, nadano dział pośród potomków Judy zgodnie z poleceniem Pana danym Jozuemu. Kirjat Arba, główne miasto Anakitów, czyli Hebron. Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat Sefer. Wtedy właśnie powiedział Kaleb: temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę. Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę Aksę. Gdy ona przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: czego sobie życzysz? Wtedy odrzekła: okaż mi łaskę przez dar. Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie. Takie było dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodów. Miasta na krańcu ziem pokolenia Judy ku granicy Edomu w Negebie były następujące: Kapsel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesz, Hasor, Jitnan, Zif, Telam, Bealot, Hasor Haddata, Keriot Hesron, czyli Hasor, Amam, Shema, Molada, Hasar Gadda, Heshmon, Bet Pelet, Hasar Shual, Ber Sheba, Biziota i jego miejscowości zależne, Baala, Iim, Esem, Eltolat, Kesil, Horma, Siklak, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, En-Rimon. Wszystkich miast 29 z przyległymi wioskami. W Szefeli Esztaol, Sora, Aszna, Zanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, Szaaraim, Aditaim, Haggedera, Gedorotaim, 14 miast z przyległymi wioskami.
Senan, Hadasza, Migdal-Gad, Dilan, Mispe, Jokteel, Lakisz, Boskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlisz, Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda. 16 miast z przyległymi wioskami. Libna, Eter, Aszan, Jiftach, Aszna, Nesip, Keila, Akzib, Maresza. 9 miast z przyległymi wioskami. Ekron z przynależnymi miastami i wioskami. Z Ekronu aż do morza wszystkie miasta po stronie Aszdodu wraz z ich wioskami. Aszdod z przynależnymi miastami i wioskami. Gaza wraz z przynależnymi do niej miastami i wioskami aż do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza, które jest granicą. W górach Szamir, Jattir, Soko, Danna, Kirjat Sanna, czyli Debir, Anab, Esztemo, Anim, Goshen, Holon, Gilo. 11 miast z przyległymi wioskami. Arab, Duma, Eshan, Janub, Bet-Tapuach, Afeka, Humta, Kirjat Arba, czyli Hebron, Sior. 9 miast z przyległymi wioskami. Maon, Karmel, Zif, Jutta, Izrael, Jogdeam, Zanoach, Hakkain, Gibea, Timna. 10 miast z przyległymi wioskami. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, Eltekon. 6 miast z przyległymi wioskami. Kirjat Baal, czyli Kirjat Jearim i Rabba. 2 miasta z przyległymi wioskami. Na pustyni. Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, Hibżan, Ir-Hammelach i Engadi. 6 miast z przyległymi wioskami. Potomkowie Judy nie mogli jednak wypędzić Jebusytów mieszkających w Jerozolimie. Jeszcze dziś mieszkają Jebusyci obok potomków Judy. Przed nami druga część wczorajszej mowy eschatologicznej z Ewangelii według świętego Mateusza. Dziś przeczytamy fragment, rozdział 24 od wersetu 42 do rozdziału 25 wersetu 46. Zachętę do czujności i gotowości na wydarzenia eschatologiczne zostaje przez Jezusa zilustrowana przypowieściami o 10 pannach oraz o talentach. Całość zakończy opis sądu ostatecznego. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody.
Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent. I rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie? Albo spragnionym i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię przybyszem i przyjęliśmy cię? Lub nagim i przyodzialiśmy cię? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi,
a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.